Włoska wymowa. Fragmenty pochodzą z książki Przepis na włoski, z którą w przyjemny i przystępny sposób uczysz się włoskiej gramatyki. Wejdź na stronę italia.alt.pl i zamów swój egzemplarz szybko i bezpiecznie. Razem z pierwszym kawałkiem pizzy na wynos dostaniesz ode mnie kilka zasad dotyczących włoskiej wymowy. Możesz do nich wrócić w każdej chwili. To takie podstawy na sam początek. Poprzyglądamy się słowom, które takie obce wcale nie są. Zaczynamy od dwóch liter, C i G, które w zależności od towarzystwa, w jakim się pojawią, mogą być wymawiane twardo lub miękko. Już ci pokazuję o co chodzi. C. Wymówisz je twardo jak K, gdy potem pojawią się takie litery: A, O, U, R, L. Przykłady? Proszę bardzo. Kaffe, kawa, mascarpone, kremowy ser, pecorino, ser owcze, ricotta, miękki ser. Krudo, surowy, jak proszutto krudo, czyli ta pyszna, długo dojrzewająca włoska szynka. C, wymówisz miękko jak czy, gdy po nim staną litery E lub I. To właśnie te dwie niepozorne literki mają takie właściwości zmiękczające. Ten dźwięk jest czymś pomiędzy polskim czy a ci. Oto przykłady. Ciao. Cześć. Cena. Kolacja. Pancetta. Boczek. Cinquecento. Pięćset. Dokładnie tak, jak ten kultowy model Fiata. G. Tu obowiązują te same zasady. Wymówisz twardo jak G, gdy spotkasz je w towarzystwie. A, O, U, R, L. Gusto, Smak. Granita, sycylijski mrożony deser. Granapadano, twardy ser dojrzewający. G, wymówisz miękko jak G, jeśli natkniesz się na E lub I. Gelato, lody, formaggio, ser. Parmigiano reggiano, parmezan. Obecność podwójnego G zaznaczysz przedłużeniem tego dźwięku w wymowie. G występuje jeszcze w dwóch połączeniach specjalnych. Spokojnie. Tu na pomoc przyjdą nam nazwy włoskich makaronów. G plus N wymówisz jak ni. Zobacz. Niokki. Rodzaj ziemniaczanych kluseczek. Lasagne. Makaron w postaci prostokątnych płatów. G plus Li, wymówisz jak Li. To chyba najtrudniejszy włoski dźwięk. Zbliż środek języka do podniebienia. Powinno pomóc. Taliatelle. Rodzaj makaronu w postaci długich wstążek. Literki E i i mają te magiczne moce. I nadają wymowie miękkości. Możemy jednak takie zmiękczenie cofnąć, wstawiając pomiędzy literę H. Chianti czerwone toskańskie wino. Pistacchio pistacja bruschetta włoska przystawka w postaci grzanki, najczęściej z pomidorami. Porchetta Wieprzowa pieczeń. Spaghetti. Rodzaj makaronu w postaci długich nitek. Margerita. Klasyczna włoska pizza. Jeśli H wystąpi jako pierwsza litera słowa, to jest nieme. Udajesz, że go nie ma i czytasz wszystko pozostałe. Najczęściej spotkasz je w wyrazach obcego pochodzenia. Hamburger. Oddok. Lecimy z kolejną literą. S. Wymówisz jak S wtedy, gdy. Jest to pierwsza litera w słowie. Simola mąka z pszenicy durum. Salamy salami po włosku koniecznie z E na końcu. Spumante wino musujące spek włoska szynka dojrzewająca. Strakino. Kremowy ser. Wyjątkiem jest sytuacja, w której po S stanie V, B lub D. Wtedy wymówisz je już jak Z. Z briciolona. Toskańskie salami z dodatkiem kopru włoskiego. Pojawi się w wersji podwójnej. Pamiętaj o przedłużeniu tego dźwięku. Espresso. Espresso. Rosso. Czerwony, jak wino rosso. Gdy spotkasz je po prostu w środku i nie będzie otoczone z dwóch stron samogłoskami A, O, U, E, I. Pasta. Ogólnie makaron. Salsiccia. Kiełbasa. Jeśli z obu stron towarzyszą mu samogłoski A, O, U, E, I. Wtedy wymawiasz jak Z. Rizotto. Bazyliko, bazylia, kapryzy, sałatka w barwach flagi Włoch, mozzarella, pomidor i bazylia polane oliwą. Czas na wyjątkowe połączenie takie nieco szeleszczące, ale nam Polakom nie sprawiające większej trudności. Takie połączenie wymówimy podobnie jak polskie szy: pesze, ryba. Prosciutto. szynka, na koniec jeszcze litera Z. Wymówisz ją podobnie jak C, jeśli po niej pojawi się I. Specje, przyprawy. Trafisz na wersję podwójną. Pamiętaj, by przedłużyć wtedy dźwięk. Pizza, mozzarella, rodzaj sera. Wymówisz ją podobnie do dzy, jeśli pojawi się w środku słowa, nie w towarzystwie i. Gorgonzola, rodzaj sera. Będzie pierwszą literą w słowie. Zafferano, szafran, zucchero, cukier. Tym sposobem te pyszne produkty pomogły nam w opanowaniu podstawowych zasad, które warto znać, rozpoczynając przygodę z włoskim. Wiem, że to sporo informacji, jak na początek, ale wymieniłam je tu wszystkie w jednym miejscu, żeby można było łatwo i szybko w każdej chwili do nich wrócić. Na koniec jeszcze szybka kawka w locie un caffè al volo dźwięk li to zdecydowanie jedno z największych wyzwań we włoskiej wymowie. Mam dla ciebie szolilingua czyli łamaniec językowy, który pozwoli ci go poćwiczyć. Sul taliere, laliotalia, non tagliare la tovaglia. La tovaglia non se la tagli, fai uno sbaglio. Po polsku: na desce czosnek krój, nie pokrój obrusa. Obrus to nie czosnek, jeśli go pokroisz, popełnisz błąd. I jeszcze raz po włosku. Sul tagliere l'alio taglia, non tagliare la tovaglia, la tovaglia non e se la tagli, faj uno sbaglio. Fragmenty pochodzą z książki Przepis na włoski, z którą w przyjemny i przystępny sposób uczysz się włoskiej gramatyki. Wejdź na stronę italia.alt.pl i zamów swój egzemplarz szybko i bezpiecznie.